To tu rozpoczęły się tegoroczne Dni Tarnobrzega. Zainaugurowali je przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Smaku, zapraszając wszystkich mieszkańców na wielkie 425. urodziny miasta. Z tej okazji przygotowali wiele atrakcji, między innymi gry i zabawy dla dzieci, koncerty czy też prezentacje 425 zdjęć Tarnobrzega. Takim punktem kulminacyjnym, chyba najważniejszym tej imprezy będzie właśnie polonez na 425 par. Cieszymy się bardzo, że też wielu Tarnobrzeżan odpowiedziało na nasze zaproszenie i gościmy tutaj i służby mundurowe, i różne organizacje, a przede wszystkim chyba najbardziej się z tego cieszymy, że również możemy gościć osoby niepełnosprawne, bo one też są częścią naszego miasta. Staramy się zachęcać wszystkich i wydaje nam się, że dzięki temu, że w jakiś tam sposób już jesteśmy znani, to w jakiś tam sposób też budzimy zaufanie. Cieszymy się bardzo, że tak wiele osób przyszło i tak szczerze do końca chyba się nie spodziewaliśmy. Jak próbowaliśmy się tutaj na polonezie, to chyba wszyscy mieliśmy z naszej dolinowej drużyny łzy w oczach, bo to dla nas jest takie wielkie przedsięwzięcie i wielka radość, że tak naprawdę małym pomysłem mogliśmy stworzyć coś ogromnego. Dobre przyjęcie urodzinowe charakteryzują nie tylko tańce, ale również suto zastawiony stół. I z tych urodzin głodny nikt nie wyszedł. W wielkiej patelni pod czujnym okiem Marka Łukasiewicza gotowało się około 60 kg karkówki z dzika. Po to, by organizatorzy mogli wszystkich poczęstować przysmakiem tarnowskiego. Skoro gościmy dzisiaj w Parku Dzikowskim, mamy za sobą Zamek Dzikowski, to musieliśmy nawiązać do tradycji pięknej i wielkiej pasji rodziny Tarnowskiej, czyli do myślistwa. Stąd przysmak tarnowskiego to gulasz z dziczyzny z warzywami. Gości mamy dzisiaj bardzo dużo, dlatego ilości, które musiał kucharz tutaj nasz użyć, też są imponujące. Impreza na terenach przy Zamku Dzikowskim oficjalnie rozpoczęła Dni Tarnobrzega. Szanowni Państwo, żeby jakakolwiek impreza mogła być udana i żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że to była fantastyczna, dobra zabawa, a chyba nam wszystkim zależy, żeby urodziny naszego miasta, wspaniała 425. rocznica właśnie tak przebiegła, to Szanowni Państwo, potrzebne są dwie rzeczy. Na pewno potrzebna jest pogoda. Ta nam dzisiaj pięknie dopisała, ale to czynnik losowy. Ale żeby jakakolwiek impreza naprawdę się udała, potrzebni są, Szanowni Państwo, drogie Panie, proszę mi wybaczyć, zapaleńcy.
ludzie pozytywnie zakręceni. Ludzie, którzy będą wylewać krople potu, żeby każdy szczegół był dopracowany. I za to, drogie panie, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować. Szanowni państwo, 425. rocznicę naszego miasta. Dni Tarnobrzega 2018 uważamy za otwarte. Jedną z sobotnich imprez towarzyszących Dniom Tarnobrzega były warsztaty bębniarskie poprowadzone przez zespół Foliba, grupę odnajdującą korzenie w transowym brzmieniu afrykańskiej muzyki perkusyjnej. Nauka gry na bębnach zaczyna się od sprzyjających okoliczności i jeżeli mamy bęben, mamy kogoś, kto już na nim gra, to wtedy już jesteśmy mocno do przodu, możemy powiedzieć, że mamy szczęście, jeżeli tylko mamy chęci tak naprawdę, bo każdy może grać na bębnach i to na każdych warsztatach, które prowadzimy, można udowodnić łatwo, że ludzie, którzy twierdzą, że nie mają poczucia rytmu, no to oni potrzebują pół godziny więcej, żeby się nauczyć jakiegoś rytmu afrykańskiego, a ci, którzy nic o tym nie wiedzą, na przykład zaczynają grać od razu i to takie trudne rzeczy, że z niektórymi trzeba robić 2 godziny na przykład zajęć albo 2 tygodnie, więc tutaj nie ma reguły. Ale myślę, że to jest dla każdego i w każdym wieku, zupełnie w każdym wieku. Rytmy mają swoje nazwy i jest ileś grup rytmów afrykańskich, dajmy na to z zachodniej Afryki, które mają jakiś swój charakter, czyli u nas mamy blues, reggae, jakiś rock, prawda, i jakieś odmiany tych gatunków, a tam zamiast odmian gatunków muzycznych mówi się, że to jest rytm taki, taki albo taki. I czy to jest dżole, czy to jest maracadon, czy to jest dunumba, to są takie jakby gatunki lokalne, do których melodia może być bardzo różna. Czyli jakby tak samo jak w bluesie, mamy konkretny rytm. Bez tego rytmu nie byłoby bluesa. I tam tych gatunków jest bardzo dużo. W tym samym czasie, gdy mieszkańcy miasta uczyli się gry na bębnach, bój toczyli ze sobą nauczyciele i policjanci. Dla nich przygotowano specjalne konkurencje sprawdzające przede wszystkim ich sprawność fizyczną i umiejętność pracy w zespole. Tego dnia mieszkańcy Tarnobrzega i okolic usłyszeli również koncerty w wykonaniu zespołu Ian Boone and the Music. Królowało jednak disco polo. Na tereny zielone nad Wisłą mieszkańców przyciągnęły występy takich grup jak Weekend, Masters i Gwiazda Wieczoru, Cleaver. Gdy na ciebie patrzę, to wiem, że jesteś i będziesz na zawsze. Gdy ciebie widzę, gdy na ciebie patrzę, to wiem, że jesteś i będziesz na zawsze. Gdy ciebie widzę, gdy na ciebie patrzę, to wiem, że jesteś i będziesz na zawsze. Gdy ciebie widzę, gdy na ciebie patrzę, to wiem, że jesteś i będziesz na zawsze. Najpierw zapytam, jakie plany na ten weekend? Na weekend są długie plany, jak długi weekend, można powiedzieć. No koncertowy głównie. Przemieszczamy się, zrobimy kilka tysięcy kilometrów ten weekend, także chyba no, zdrowo, ale to tak nie doskwiera jak ten upał, który dzisiaj mamy. Tutaj jesteśmy w Tarnobrzegu i nie wiem, za 30 na osi w tej chwili. Jesteście w Tarnobrzegu po raz pierwszy? Nie, po raz drugi. Graliśmy tu i nie wiem nawet, jeżeli dobrze pamiętam, a nie wiem, czy się nie mylę, nie chcę strzelić gafy, ale wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu byliśmy kilka lat temu z koncertem. A usłyszymy dzisiaj hit? Ona tańczy dla mnie, no nie może się bez tego niestety obejść. Mówię niestety, to nie to, że jestem zmęczony tą piosenką, ale no, jak wiemy, no kilkukrotnie muszę ją zagrać podczas jednego koncertu. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, ona mnie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są. Bo przyjeżdżuję i każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. Nie zmienię się was. Dla mnie, bo dobrze to wie.
żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Bo ja kocham ludzi twoje, do szaleństwa, do wieczora. Żono moja, ufaj mi, ja chcę spełnić twoje sny. Co noc dręczę cię, gdzie się zgodzą drogi mnie. Tej pamięci ciągle plan, teraz szansę tobie dam. Bo naprawdę kochasz mnie i ja potrzebuję cię. Zaufaj mi, ja chcę spełnić twoje sny. Co noc dręczę cię, gdzie się zgodzą drogi mnie. Tej pamięci ciągle plan, teraz szansę tobie dam. Bo naprawdę kochasz mnie i ja potrzebuję cię. Są różne imprezy, oczywiście plenery rządzą się tym, że ludzie przychodzą z zamiarem naprawdę dobrej zabawy, to jest na powietrzu, no jest zupełnie inaczej, tak, dyskoteki, kluby czy jakieś tam inne imprezy typowo zamknięte, to też jest inne towarzystwo, ale ogólnie lubimy i to, ale jak są plenery, to... Ale w lato jest lepiej ale na plenerach. W lato jest lepiej plenerami, tak jest. Widać zgrzani, słuchajcie, no fenomenalni ludzie, fenomenalna atmosfera, po prostu jesteśmy w dziewiątym niebie, jak bum cyk cyk. Happy. Happy, bardzo zadowoleni, szczęśliwi, no po prostu dwa razy bisowaliśmy, ludzie tego chcieli, także no dla nas to po prostu taka pompa adrenaliny, takiej maksymalnej, wiesz. Pozdrawiamy wszystkich oczywiście gorąco w Tarnobrzegu, jesteście fantastyczni! Trzeci dzień Święta Miasta rozpoczął się ekstremalnym biegiem z przeszkodami, który już po raz trzeci przygotowała fitnesska. Do udziału w nim zgłosiło się prawie 100 biegaczy z Tarnobrzega, Rzeszowa, Mielca czy Stalowej Woli. Nie było ani łatwo, ani czysto. W tym roku postanowiliśmy, że będzie to bieg 8-kilometrowy, więc jest na 8 kilometrach rozłożone są przeszkody. Oprócz tych przeszkód, które mamy zrobione tak przez naszych współorganizatorów, również mamy przeszkody naturalne, więc wykorzystujemy wszystkie te rzeczy, które są na terenie, czyli podbiegi, pagórki, rzeczki, które są wylane, kłody, które leżą gdzieś właśnie na drodze. Wszystko to wykorzystujemy po to, żeby ten bieg był atrakcyjniejszy. Mamy w tym roku właśnie taką bardzo fajną nogową przeszkodę. Są 3 auta. Są to auta firmy Autoport, które przyjechały sprzed Tarnobrzega, jest ta firma, postawili nam, no i niestety mają nasi zawodnicy przebiec przez te auta, przodem, bokiem, tyłem, przejście, to już od nich będzie zależy, jaką technikę sobie wybiorą, mają po prostu je pokonać. Ze wszystkich mężczyzn biorących udział w ekstremalnym biegu, najszybciej całą z piekła rodem trasę pokonał Filip Zaręba z Mielca. Pierwszy po raz drugi, zgadza się? Po raz drugi obronione mistrzostwo z zeszłego roku, pierwsze miejsce. Jak było? Bo widzę, że no trudno jeszcze złapać oddech. Pogoda, raz, dwa, trasa biegowa wyniszczyła strasznie. Bardzo długa, otwarty teren, piach, ciężko. Jeżeli chodzi o bieganie, ciężko. Przeszkody okej, okay, ale bieganie wymęczyło strasznie. Mimo tego, że biegam na co dzień, to jest kiepsko. Najdłuższy dystans, czas? Najdłuższy dystans. Ubiegły tydzień, rzeźniczek, bieg rzeźnika, Cisna. 30 km niespełna. No i 2,59 udało się wybiec. 2,59,20. Pierwsza dziesiątka, także też fajnie, jestem zadowolony bardzo. A tutaj jaki czas podawali, czy nie? Dzięki bardzo. Sprawdzę. Dobra. Tutaj, proszę Państwa, 25,51. Także okej, okay, jak na takie warunki przyzwoicie. No co skłoniło Pana do tego, żeby wystartować rok temu tutaj u nas w Tarnobrzegu na tym runficie i się zmierzyć z przeszkodami i z samym sobą tak naprawdę? Bawiłem się chwilkę w crossfit, podnoszenie ciężarków. No i w ten czas tak pomyślałem, że sprawdzić się wytrzymałościowo, siłowo i biegowo, bo zacząłem w ten czas biegać rok temu. Równo rok mi właśnie mija od biegania takiego większego. No i tyle. Super impreza, polecam. Na metę jako pierwsza kobieta dobiegła Monika Osińska z Łukowa, która w runficie również wzięła udział po raz drugi. Trudniej było w tym roku niż w poprzednim, czy ja? W tym jest dłuższa trasa zdecydowanie, także było trochę trudniej. Jak są przeszkody, to tam coś tam się robi, po prostu przeskakuje i jest jakieś wyzwanie. Chociaż ten samochód też był taki, że był śliski i nie było do końca
łatwo, ale generalnie jest trasa dla każdego. Nie trzeba koniecznie cały czas naprawdę na maksa biec, po prostu można sobie rekreacyjnie, według własnych możliwości każdy jest w stanie na pewno pokonać ten tor. No tutaj akurat w biegach z przeszkodami nie można się spodziewać pierwszego miejsca, bo jest tak, że mogą być czasami jakieś korki przed przeszkodami, trzeba czasami poczekać, chociaż tutaj nie było. Tutaj jest impreza, no jednak nie jest bardzo masowa i po prostu nie ma tych zatorów przed przeszkodami, więc można było swobodnie biec i dlatego też było fajnie, bo jak się czeka, to wiadomo, tak się czas trochę dłuży i wtedy takie są gorsze biegi. Zwycięzcy otrzymali nagrody, pamiątkowe statuetki, dyplomy, a wszyscy uczestnicy specjalne drewniane medale. Jednym z elementów Dni Tarnobrzega była również prezentacja orkiestr dętych. Nie nad Wisłą, a na placu Bartosza Głowackiego niedzielne popołudnie mieszkańcom miasta umilały orkiestry z Komorowa, Nowej Dęby i Tarnobrzega. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym gościom za to, że włączają się w obchody w rocznicę, 425. rocznicę powstania naszego miasta, za to, że są z nami i że swoim występem uświetniają te ważne dla nas dni. Bardzo serdecznie za to dziękuję i chciałbym tutaj wręczyć taki pamiątkowy puchar z okazji właśnie świętowania w Tarnobrzegu 425. rocznicy miasta Tarnobrzega. Obecność pełniący obowiązki prezydenta Tarnobrzega Kamil Kalinka podziękował również siatkarzowi Mariuszowi Wlazłemu, który w ramach Dni Tarnobrzega poprowadził trening z tarnobrzeską młodzieżą. Byłem, szczerze mówiąc, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co się wydarzyło, ze względu na to, że dzieciaki były bardzo fajnie rozwinięte z umiejętnościami siatkarskimi niebywałymi i nam się prościej pracowało. Także jeszcze raz tutaj dziękuję Urzędowi Miasta Tarnobrzega, gdzie zaprosili nas i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz i będziemy gościć u Was częściej. Wielkie dzięki, wielki szacunek, że wielcy sportowcy chcą się poświęcić również na szkolenie młodzieży, poświęcanie czasu młodzieży. Wielki szacunek, Panie Mariuszu. I tego dnia mieszkańcom Tarnobrzega dostarczono wielu muzycznych wrażeń. Koncert dał m.in. zespół Roxanne, Roxette Cover Band oraz Yuri Quartz. Muzycznie Dni Tarnobrzega zakończył zespół wideo.
zbyt grubny. Najlepsza pozycja, krajowy super grubny. Niestety nie wypada, muszę nic innego. Więc gram w niej obecny, bo tak wyjął z górego. Wszyscy mają dosyć już tego marzenia. A wyszenia się z kolejno mienia. Ile dojdzie tutaj do patrzenia. Grajcie muzykę, muzykę do patrzenia. Totalny czad, bo było mnóstwo ludzi i mnóstwo ludzi znało nasze piosenki, a znaczna część nawet udawała, żeby nam było miło i nikt nie poszedł do domu, co jest arcyfajne. Nie, świetnie, jeden z fajniejszych koncertów, jaki zagrałeś w tym sezonie zdecydowanie. Bardzo serdecznie, to mi Wojtek Kuszkiewicz, zespół wideo. Chciałem wszystkich oglądaczy tejże telewizji oraz mieszkańców Tarnobrzega i okolic pozdrowić. Dziękuję. Dodatkowo w ciągu dnia wszyscy, a głównie dzieci, mogły korzystać z atrakcji, które oferowało Wesołe Miasteczko. Karuzele, trampoliny czy różnego rodzaju huśtawki to tylko niektóre z nich. Nie zabrakło również wielu rozmaitych stoisk, począwszy od gastronomicznych, poprzez te z atrakcjami dla dzieci, które przygotowały między innymi tarnobrzeskie wodociągi czy Phoenix Contact. Z okazji Dni Tarnobrzega ci, którzy wytrwali do późnego wieczora, mieli okazję zobaczyć specjalny pokaz ogni.